Nie, to już było całe. Czekam na opinię prawną w sprawie regulaminu. Proszę? Czekam na opinię prawną w sprawie regulaminu i tych zmian, które mam tutaj na stole. Przeciw? Środki te przeznacza się na zadania, to nazwa Zespół Pieśni i Tańca Krakowiacy, zakup stroju Strajka, Barbara, proszę bardzo, na zawarcie umów na drugi dystrybucji gazety dziennikarzy zostały do wystawienia środków w wysokości 7150 zł. Dziękuję. Proszę. Nie było możliwości wcześniej na ten temat nic powiedzieć, ponieważ ja ściągnąłem się dzisiaj na posiedzenie Rady, bo byłem na otwarciu portalu Wawelski Brud, który jest społecznym portalem informującym o tym, co się dzieje w mieście. Nie ma w tej chwili czasu na refleksję na ten temat, czy ten portal możemy wspierać, czy to jest w interesie Rady. Generalnie jest to na pewno powód, żeby się nad tym zastanowić, bo skoro portal powstał jakiś czas temu, a jego premiera była 4 godziny temu, to proponuję, żeby to przesłać jeszcze do komisji, podjąć tę uchwałę na Naczelnej Rady. Czyli wysłanie projektu... Tak, to z tego względu po prostu. Te środki ja nie przeznaczyć na tamtą... Nie znasz definicji. Musimy dostarczyć rezerwę i ją przekazać. Jeśli to jest na kolejnej sesji piątego, już może się przekazać. Procedura mówi, że środki pozostałe należy do 31 czerwca rozliczonego. To jest ostatni rok. A czy możemy zrobić taką poprawkę, żeby ten proces rozdzielić na pół i przeznaczyć kwotę na wspieranie tego portalu. Ta przeprowadzka może stworzyć, z tym, że ja chciałem się powiedzieć, że... Nie było czasu na refleksję. Realizuję od szeregu lat nasze zadanie wypoczynek dzieci biednych z Krakowa, które wjeżdżają na Palatę, dzieci biednych przyjeżdżają do Krakowa. Wyszliśmy od wczoraj w Krakowie. I zespół pieśni tańca dostąpił zadanie do realizacji, to nie postaci, a nic nie dostał na smyk. Nie dostał na siódmą do czapki. Więc to jest po prostu pieniądze, które chcemy im dać po prostu na to, żeby ten zespół istniał. Oczywiście nie są jeszcze potrzeby, nie mają węgla, bo oni mają węgla, na krawędzi po prostu finansów działają, a jest to zespół, który zawsze nas reprezentuje. Wystarczy kilka dni wcześniej zadzwonić, wystąpić, zaśpiewać. Także taka decyzja była zarządu, żeby ten zespół honorować to mikrofon. Zatem wkład pracy, jaki robi na dzielnicy. Dobrze. Nie mam nic przeciwko temu zespołowi, zwłaszcza do takiej opinii. Natomiast pytanie mam takie. Znajcie Państwo, że ja naprawdę nie mam doświadczenia z całej kadencji, tylko sukcesu. Czy jesteśmy w stanie choćby symboliczną kwotę przekazać na tamten portal, na działania tego portalu, na zakup na przykład laptopa, żeby ktoś tam zbierać materiały, żeby po prostu podnieść rangę, bo byłoby to... W przyszłym roku może. W przyszłym roku. Ale jeżeli w przyszłym roku, no to teraz mamy to fajnie. No, ważne by było też, żeby działalność tego portalu się zapoznać. A nie wiem, czy też Państwa nie zna działalność tego portalu. No nikt nie może znać, bo ja bym się chyba na to nie No to jest wspieranie działalności społecznej, no jak nie tak. Ale co to za portal jest zapisany w Google. Przejdźmy do Mirikum. Tak, szukam. Oczekuję konkretnie.
związku z powyższym takiego wniosku nie składam i tyle. Dziękuję Pani Wyszyńska. Ja chcę powiedzieć, bo pytałam Pana Przewodniczącego, czy jest jakaś rezerwa budżetowa, którą można jeszcze wykorzystać i uzyskałam odpowiedź, że nie ma takiej rezerwy budżetowej i że nie można już w ogóle żadnych środków pozyskać na no, dołożenie do imprezy, którą będziemy organizować. No teraz się okazuje, że jednak ta rezerwa jest i że jest decyzja, że to idzie na stroje dla Krakowiaków. Więc no nie wiem, dlaczego takie błędne informacje są rozprowadzane, bo jeżeli by otrzymała tę informację, że jest rezerwa, to nie przygotowała jest rezerwa. Kiedy zadałaś? No nie wiem, tydzień temu, półtora tygodnia temu. A informacja o tym przyszła, gdyby była, na pewno to jest. Gdy zadawałaś mi pytanie, nie było niczego. Natomiast przyszła decyzja o tym, że jest to przypadku na gazetę, bo zostaje ta kwota. I było to już to twoim pytanie. Być może powinien zadzwonić, że jest dla ciebie, ale w momencie, kiedy pytałaś mnie, nie było niczego. Na pewno bym ci powiedział, że jest. No właśnie, ja potrzebuję. Ja nie zamiatam podbywa pieniędzy, natomiast przyszła, uważamy, że za tą harówę, którą wykonuje dla nas i dla tych dzieci krakowiacy, to zakup paru strojów za 7 tysięcy, tam tych strojów nie będzie wiele na pewno. Bo stroje są drogie, uważam, że należy przeznaczyć kwotę, tym bardziej, że z tego co widzę nie ma ich zadania i na przyszły rok ma też. Także nagle zrezygnowaliśmy z tym jako tak, na całej tam wiesz, ja mam takie formalne pytanie, bo w tym projekcie uchwały zbliża się środki, a jakie środki? Nie ma konkretnie. Paragrafie 4300. Taki paragraf jest 3400? Jaki byś uważał, że to środek? Nie, no jakie środki? Czegoś obniża się, ale jakie środki? Środki zapisane w paragrafie 4300. Środki zapisane w paragrafie. To jest czy komunikacja z mieszkańcami. No to jest taki paragraf, ale nie ma jakie to były środki. No. No słuchaj, ile kwota, no o to mi chodzi. 10% budżetu można przyznać. Kwota na komunikację z mieszkańcami jest 10% naszego budżetu. No dalej ile? To było 47 tysięcy na ten rok. Na przyszły rok może być to 53 tysiące. No. 47 tysięcy, jest tych 47 tysięcy obniżać. Jeśli już kalendarium odnoszę tych środków, jeśli jak te środki spłynęły, pierwsze co, to spytałem pana Miszalskiego, czy będzie wykorzystywał te środki, bo może lubię je wykorzystywać, aby być informatora. Pan Miszalski powiedział, że nie będzie, ponieważ informator będzie starał się przygotować na kolejny rok. W związku z tym zaproponowałem kolegom na zarządzie, który był za dzień, żeby środki przeznaczyć pozostałe na przykład dla Krakowiaków. Czyli tak to mówiąc 47 tysięcy, to tak rozumiem było. 47. Pan Miszalski wykorzystuje 40, a 7 tysięcy tam 150 zostaje. Tak należy to rozumieć? Ile zostało opcję targową? Proszę. Chodzi o to, że był przetarg na gazetkę i na wszelki wypadek, żeby nam nie odrzucić, żebyśmy nie musieli jakby wracać i korygować, przeznaczyliśmy z rezerwą tą kwotę. Okazało się, że drukarnia, która dała znacznie lepszą cenę, to zostały pewne środki. O tym przyszło pismo, rzeczywiście w tym roku ich nie potrzebujemy. Dobrze, ja nie o to chodzi. Chodzi mi tylko, ile było i o jaki zerwą. Nie pamiętam, no, teraz nie rozumiesz tego, jakie pozostały. Zostały po przetargach. Nie widzę, w takim razie głosujemy, kto jest za przyjęciem.
16 osób jest za. Proszę Państwa, jest przeciw. To się strzela. Dwie osoby się strzela. 16 za, przeciw, 0, 6 osób. Druga osoba. Numer 9.